do 2025 roku. Dla Teatru Kamienica Emiliana Kamińskiego i Justyny Sieńczyło marzec to czas świętowania urodzin. Scena stworzona przez tę aktorską parę kończy już bowiem 9 lat. Jak przystało na teatralne urodziny, prezentem będzie najnowsza premiera. To sztuka Tresowany mężczyzna. Smak tego teatru nieporównywalny jest z niczym. Emilian Kamiński doskonale wie, o czym mówi, bo 11 lat temu, kiedy stanął w piwnicach kamienicy przy alei Jana Pawła II, tylko on wierzył, że po latach będzie to serce jednej z najbardziej warszawskich scen teatralnych. Na równości praw i obowiązków, niezależność finansową i prawie takie same dochody. Ile? Co? Ile dostaniesz hajsu, szmalu, kapuchy, ile? Teatr Kamienica to on, Emilian Kamiński. Zawsze o tym marzył, by stworzyć niezwyczajną scenę teatralną, by była ona nadzwyczajna, by była prawdziwie warszawska. Znalazł więc kamienicę z powstańczą wojenną tradycją. Niewielu było takich, którzy wierzyli w powodzenie projektu. Wierzyli tylko w moje szalone oczy, że to podobno miałem świra w oczach i to, oni tylko w to wierzyli, a w to, że ten teatr powstanie, nie wierzyli. Emilian zaparł się i stworzył to miejsce od podstaw. Wyrwał mury piwnic przeszłości, zainwestował swoje życie, zdrowie i cały majątek. Odparł także szantaż czyścicieli kamienic. Miał być jedną z pierwszych ofiar dzikiej reprywatyzacji. Okazał się zwycięzcą. Te 9 lat ja bardzo czuję. Czuję 9 lat po prostu. To było dużo dobrych rzeczy. Trochę było rzeczy trudnych, to pomagaliście mi w tym, kiedy tu przyszli tacy dziwni czyściciele. Dziś z ulgą, miłością i pasją śpiewa o swoim dziele, specjalnie dla nas, specjalnie dla państwa. Kamienica, kamienica, jeszcze niedawno tu była piwnica, a dzisiaj teatr pośrodku stolicy, który zaprasza do kamienicy. Czego można życzyć kamienicy? Żeby tutaj po prostu było mnóstwo widzów, żeby były fule, to myślę, że to będzie najfajniejszy prezent. I może też, no nie wiem, jakaś dotacja. Bo teatr utrzymuje się wyłącznie ze swoich projektów, a warto przypomnieć, że to nie tylko miejsce przepełnione sztuką, historią, to także miejsce spotkań, wigilii dla bezdomnych, pomocy niepełnosprawnym dzieciom, bo kamienica to miłość. Ania, mieszkanka tej kamienicy, która jest z nami i pracuje tutaj od zawsze, powiedziała, że no wszyscy podziwiają atmosferę tego miejsca, że widać miłość w każdym kąciku. Na jubileusz Emilian wybrał spektakl Jak to bywa w kamienicy, lekki z przymrużeniem oka, z doborową obsadą. Premiera 16 marca. My pokazujemy fragmenty już dziś. Serial Wojenne dziewczyny powraca na antenę Telewizji Polskiej.